To jest portal InfoFlash. Emilia Zimnicka, witam i zapraszam na przegląd informacji. 22 osoby próbowały nielegalnie przekroczyć granicę Polski z Białorusią w środę, poinformowała Straż Graniczna. Ponadto doszło do incydentu z udziałem służb białoruskich. W śledztwie dotyczącym byłej minister sportu Joanny Muchy, wobec której prokuratura zawnioskowała o uchylenie immunitetu, śledczy podstawili zarzuty dwóm kolejnym osobom. Byłej naczelnik Wydziału Księgowości oraz byłej głównej księgowej resortu. Sprawa dotyczy organizacji koncertu Madonny na Stadionie Narodowym w 2012 roku. Od jutra w Paryżu będzie obowiązywać noszenie maseczek na zewnątrz, aby przeciwstawić się fali zakażeń wariantem omikron koronawirusa. W całej Francji już trzeba nosić maseczki wewnątrz budynków publicznych i w transporcie publicznym. Ostatni bilans zakażeń COVID-19 w Wielkiej Brytanii to 130 tysięcy chorych. Jest to największy wynik od początku pandemii. Bilans ten obejmuje Anglię i Walię, ale bez Szkocji i Irlandii Północnej. I zaproszeniem na Sylwestra Marzeń w Zakopanem kończymy portal InfoFlash. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.